Niezwykle interesująca wystawa w piątkowy wieczór będzie już dostępna dla odwiedzających Suwalskie Muzeum Okręgowe. Ekspozycja przyjechała do miasta z Muzeum Archeologicznego w Krakowie, które w swych zbiorach posiada niecodzienne skarby znalezione przez archeologów na terenie współczesnej Ukrainy. Poza prezentacją niezwykłych materiałów archeologicznych jest też hołdem oddanym Ukraińcom dzielnie walczącym z moskiewskim najeźdźcą. A to wszystko, co na tej wystawie, może nie wszystko, ale spora część eksponatów, które na tej wystawie możecie Państwo zobaczyć, dowodzą wyższości Rusi Kijowskiej nad Rusią Moskiewską. Jak zwykle dość malowniczo dyrektor Brzozowski odniósł się do dziejów obu historycznych obszarów, mówiąc, że wszak gdy powstawała Ruś Kijowska, tam gdzie teraz jest Moskwa, rosła puszcza i biegały niedźwiedzie. Najstarsze prezentowane zabytki, zachowane w doskonałym stanie, datowane są na okres sprzed niemal 6000 lat. Zgromadzone eksponaty robią niepowtarzalne i zaskakujące wrażenie. Zbierane przez lata zostały przekazane do krakowskiego muzeum przez Polaków mieszkających na Wołyniu, Rusi Czerwonej, Podolu, Bracławszczyźnie i Kijowszczyźnie. Jest tu tablica upamiętniająca te osoby. O jednym z darczyńców, Erneście Rochozińskim, jest zabawna facecja. Hetman z Miny, kozak z rodu, bicz na szlachtę, Żyd z zawodu. No, w dzisiejszych czasach facecja nie uchodziłaby, ale stworzono ją w XIX wieku, więc no, człowiek pewnie lubił pieniądze i umiał je gromadzić. Liczne artefakty znalezione zostały przez krakowskich uczonych prowadzących tam badania. Dzieła ludzkich rąk, od zaskakujących urodą naczyń, ozdób czy narzędzi, uzupełniają piękne artystyczne ilustracje oraz teksty wywodzące się od znamienitych autorów Herodota czy Nestora. Z całą pewnością odwiedzający docenią zarówno niepowtarzalny urok prezentowanych przedmiotów, jak i ich historię czy wytwórców. To ekspozycja, która może odmienić nasze wyobrażenia o minionych kulturach leżących u podstaw tej nam współczesnej.